Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Ostatni film z przeglądem programów. Zajmiemy się dzisiaj FreeHandem, Games Factory oraz WaveLab dla Windows 95. Postaram się, może, tak trochę bardziej szczegółowo wejść w niektóre te programy. Spróbuję poznać, może, też trochę ich historię, jak się dalej potoczyły losy filmy i tak dalej. Spróbujemy też sobie zajęknąć na autorów, jeśli będzie taka możliwość. Więc troszeczkę może spróbuję właśnie zmienić format, żeby też jeszcze, jeszcze bardziej wejść w szczegóły. Dobrze, czyli tak, najpierw FreeHand. Zaczniemy sobie, oczywiście, od recenzji. Dobrze, autorem recenzji jest Adam Fryderyk. Tak mi się wydaje, że ten redaktor się chyba jeszcze nie pojawił. Jest to tutaj, jego pierwsze wystąpienie pod imieniem i nazwiskiem, ponieważ może już używał jakiejś ksywki, której nie udało mi się zastrzepować i przypasować do jego imienia. I tak, Fryderyk no to jest program graficzny, bardzo podobny do Corela. Już sam, sam wstęp właśnie to sugeruje. Generalnie, autor recenzji, z tego co zrozumiałem, to trochę się bawił takimi, tymu, tego typu programami, czyli grafiką wektorową i tak dalej. Więc domyślam się, że też łatwiej mu było po prostu napisać tą recenzję. Generalnie jak się wczytamy, no to łatwo się domyśleć, że jest to taki program bardziej dla profesjonalistów, którzy posiadają na przykład tablet graficzny i tak dalej. Raczej wtedy był. Same, Na temat samego programu jeszcze też można powiedzieć, że posiada bardzo funkcjonalny interfejs, z tego co właśnie autor zaznaczył. Tutaj też tak z jednej strony właśnie pisał, że interfejs jest troszeczkę różny od tego, co można było zobaczyć w Corelu, w sensie, że prawy przycisk myszy jest trochę inaczej wykorzystywany. Tutaj z jednej strony pisze właśnie, że mu już to weszło w nawyk, mimo że miał krótką styczność z programem, także tak, tak za bardzo właśnie nie wiem, nie wiem o co chodzi. Coś, jeszcze można powiedzieć? Sam program służy raczej do takich rysunków wektorowych, które się domyślam później były wykorzystywane gdzieś tam na jakichś plakatach czy tego typu rzeczach, ponieważ takie bardziej matematyczne rzeczy no to raczej AutoCAD do tego służył. Czy, czy jakiś odpowiednik AutoGAD z tamtej epoki. I tutaj jeszcze taki, taki, może właśnie, nawias otworzę. Pamiętam, że jak byłem młodszy, no to często instalowałem Corela na jednym z pierwszych komputerów, które miałem. Nawet jeśli go nie używałem, to była oczywiście pierwsza wersja, bo wtedy to nie mieliśmy dostępu do innych, do innych wersji, że tak powiem. I teraz tak, zajmiemy się tutaj tsm czyli producent jest Aldus Macomedia. Macomedia możecie kojarzyć z Flasha na przykład. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, właśnie, jak ten program się później rozwinął. To sobie można zobaczyć na scenie Wikipedii Adobe Freehand, czyli już tutaj widać, że no wiadomo komedia została wykupiona przez Adobe. Później Adobe, tak jakby przejął rozwijanie tego programu. Sama wersja, którą właśnie będziemy przeglądać, pewna wersja kosztowała 600 dolarów w 1995 roku, czyli no, nie każdy mógł sobie pozwolić na taki wydatek, na, na taki kapel, że tak powiem, żeby kupić sobie taki program. I sam właśnie Adobe Freehand w pewnym momencie zakończyli wspieranie go, ponieważ Adobe miał inne podobne produkty, które tak jakby zastąpiły go. I tutaj myślę, że możemy sobie zamknąć już nawias. Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, no to mamy 486DX2, 66 MHz, 8 MB Potrzeba oczywiście Windowsa i karty VGA. Natomiast nie rozumiem, po co byłaby potrzebna karta muzyczna, jeśli to jest program do grafiki. No, no ale dobra. Więc przejdziemy sobie może teraz do samego, do samej instalacji, właśnie programu. A, bardzo fajnego. Widać, że instalator był pisany też z myślą o Windowsie 3.11. No dobrze, więc zainstalujmy. Ta instalacja nie powinna długo trwać, oczywiście na dysk C, bo później, jak już z, zwykle, właśnie kończę przeglądać, czy, czy kończę być przegląd poddany pod dany film to potem przywracam sobie właśnie kopię zapasową. Tak jakby programem Ghost, żeby móc tak jakby mieć czysty dysk i nie śmiecić sobie. Jakby to wszystko trzymało, to zainstalowałem do tej pory, no to trochę by tego było. Dobrze, jest Sidmi. To może skoczymy sobie tak szybko do Ridmi. Zobaczymy, co jest ciekawego. Tutaj może spróbowałbym jeszcze zrobić taką jedną rzecz. Aha, tylko tak ustawienia strony. W nowszych wersjach notatnika można sobie właśnie dać większą czcionkę. bo też, jak nagrywam ten film, to domyślam się, że jak ktoś to ogląda na, na telefonie, to, to nic nie widać. No ale niestety tutaj nie mogę, nie mogę zwiększyć czcionki. To też nie mógłbym to otworzyć też łedpadem. Yy, word, no ale to już dobrze, to może przy następnej okazji. Więc sam program jest z października 1995 roku. Nie możemy oczywiście nic zapisywać, kopiować, ani odpalać żadnych wtyczek OLE, czyli y, tego protokołu, y, który był zrobiony dla Microsoft Office, że można było sobie tam, jak się programował w Delphi czy w C, to można było sobie takie jakby te y, makra bodajże, czy, czy tych ich elementy po prostu używać. Na przykład otworzyć sobie arkusz Excela w, w naszym programie. Dobrze, to samo samo czyli jak zainstalować program FreeHand. Następnie deinstalacja, używanie. Tutaj już nie będziemy tak wchodzić w szczegóły, ponieważ tak jak, tak jak mówię, ten przegląd tobie głównie po to, żeby zobaczyć, jak ten program, program wygląda, co tam można z nim zrobić. A jeśli jest właśnie coś ciekawszego, no to czasem mogę wejść w szczegóły, ale to muszę też się czuć pewnie, żeby wiedzieć, że to, co pokazuję to nie są jakieś głupoty, a a tak, właśnie, jak rozmawiamy o, o tego typu programach graficznych, no to raczej nie jest moja działka. Dobrze, czyli tutaj już widzimy, że już jest MacOMEDIA na końcu, czyli to już był ten moment, kiedy dowiemy się, że transakcja już była zrealizowana. Zakupujemy. Dobrze, nie ja myślę, że spróbujemy sobie go odpalić i zobaczymy, co możemy tam ciekawego zrobić. MacOMEDIA Freehand, wersja 5.0. No, całkiem, całkiem długo się ładuje. No, to jak, jak na programy graficzne, to raczej normalne. Od razu widać, że mamy takie menu, e, trochę właśnie w stylu tych dzisiejszych menu e, tych programach graficznych. Czyli, czyli tak, typowo. E, dobrze, tu mamy trochę opcji. Myślę, że od czego sobie zaczniemy, to oczywiście zobaczymy sobie, czy nie ma jakichś samplów. Są sample, super. E, to tak, co my tutaj mamy. Przyjrzyjmy sobie może jakieś sample na początek. E, dobra, do tego chyba. Może sobie odpuścimy na razie, jest taki trochę dziwny. Cóż, może sobie coś innego. Okej. Okay. Aha, czy to jest takie, takie szczegółowe dosyć z tego co widzę. Możemy przybliżyć. Aha, fajnie. Fajnie. O. Aha, <gryw> już, już mi się udało zepsuć. No, troszeczkę z przewijaniem jest, widzę, problem. O, teraz już działa. Dobra. Ok, to sprawdźmy może jeszcze jakiś inny. Eee, casual. O, ten chyba był nawet w piśmie. Eee, jako, jako obrazek użyty. Dobrze, to co tutaj możemy zrobić? Eee, musimy sobie przesunąć. To jest ten cień. O, nawet jest wielokrotny. Dobra. Ja bym chciał na przykład zmienić... Eee, aha, czy prawy przycisk myszy, no to... Oddalanie, przybliżanie. Dobra. Na przykład powiedzmy, że chciałbym zmienić kolor tej stopy. Ok, chyba ją mam. Okej, okay, czyli jest taki. Taki trochę. Aha, tutaj też kolory są. Spoko. Tutaj mamy paletę kolorów, tak? Czyli te kolory, które są już użyte w. W obecnym obrazku. Chciał sobie dorzucić jakiś nowy kolor. Na przykład taki. Aha, dorzucam go tutaj. Hmm. Dobra, nie wiem. Ok, co tutaj możemy jeszcze zrobić ciekawego? Eee, możemy jakieś kształty dodać. Ok, coś takiego. Ja możemy go przekręcić. Cał całkiem, całkiem szybko to działa na tym e, procesorze Pentium. No, ja, ja nie jestem za bardzo, jakby to powiedzieć, e, nie jestem mocny w te klocki, e, tych takich, właśnie programów graficznych. Ewentualnie mogę coś popsuć. To, to mogę na pewno zrobić. Dobra. Hmm. No nie wiem, całkiem, całkiem fajny ten program, no, tylko trzeba też właśnie potrafić go używać. Ja raczej ja nie potrafię to, 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 to co właśnie widzicie. Oczywiście, jak spróbuję zapisać, na to mi przypomni, że jest to tylko wersja demo. No, no ale podobnie. E, bardzo. Aha, już się zepsuło bardzo łatwo właśnie zrobić coś takiego, że e, użyć programu, zrobić sobie ten e, te, ten nasz obrazek taki jaki chcemy. Znaczy oczywiście jako, że to jest wektorowe no to w momencie kiedy zrobimy sobie print screena no, tracimy oczywiście tą całą wektorowość tego więc nawet do druku i tak dalej no to potem to będzie kiepsko wyglądać no, no ale zawsze jakbyśmy byśmy tam potrzebowali coś odzyskać. Typowo na przykład tutaj jest tak że taki jeden obrazek więc to nie jest ten nie jest taki jeden obrazek, taki dosyć, dosyć skomplikowany, ee, zaraz spróbuję go Wam otworzyć. Tutaj chcę drukarkę, ale oczywiście nie mam drukarki. O właśnie, o ten. bo no, Już samo widać te wszystkie szczegóły i tak dalej, musieli się nie, nieźle przy tym naprac napracować, żeby to oddać powiedzmy w taki sposób. No widać wszystko, te dziąsła i tak dalej, wszystko jest tak jakby osobnym tym, osobną warstwą. Hmm, tak typowo, ten obrazek, jakbyśmy chcieli gdzieś tam sobie użyć, no to możemy sobie zrobić poński i, i już go mamy. E, jakieś preferencje. Czy możemy albo używać właśnie tych cmyk, albo RGB z schematu kolorów. No, możemy tutaj coś importować też. O, no, takie, takie rzeczy typowo dla ludzi, którzy się zajmują tego typu rzeczami. Więc. Kurczę, miałem obczaić jakiś, jakąś taką wirtualną drukarkę, jak ta będzie mi do PDF-a mogła drukować pod Windows 95, ale oczywiście nie cały czas nie miałem, nie miałem momentu, żeby, żeby się tym zająć, więc no nie mam cały czas tego. Eksportować oczywiście nie możemy. O, to jeszcze jakieś, jakieś widoki są, można dorzucić z tego co widzę. Na przykład te e, centymetry, tak? E, linijki, tak. E, rulers to są te linijki. Te czcionki możemy zmienić. O, także, tak to, tak to wygląda też. Myślę, że nie będziemy zbyt dużo czasu poświęcać. Powiem, jaki jest, każdy widzi. Trzeba się znać na tego typu rzeczach i trzeba też lubić to robić, żeby pokazać właśnie coś ciekawszego. bo nie mamy helpa. Dobra. Ok, to myślę, że możemy sobie teraz polecieć do kolejnego programu. Dobrze, i lecimy sobie dalej. Kolejnym programem będzie Games Factory od Team. Przejdziemy sobie prosto do recenzji. Czyli tak, programy użytkowe The Games Factory, fabryka G wykreuj własną grę. Programy do tworzenia własnej gry były do tej pory niedostępne dla szarego użytkownika pc -ta. Jeżeli nawet pojawił się jakieś, to z wynikiem pracy oraz uciążliwą obsługą. Szczerze mówiąc nie wiem, że nie można by tego samego powiedzieć o tym programie. Hmm, ale może nie uprzedzajmy faktów. Tak, zanim jeszcze właśnie może przejdziemy sobie do e, ogarniania recenzji, to zrobimy sobie taki mały nawias. Pewna wersja programu była sprowadzana właśnie w takich pudełkach. Hmm, tak kojarzę, że e, w jednym z niezbędników komputer świata bodajże y, była pewna wersja chyba trzeciej odsłony, czy, czy drugiej odsłony właśnie tego programu. Więc y, jeśli mi się uda dojść do 2000 albo 2001 roku, no to może nawet uda nam się to obejrzeć, czyli za kilkanaście lat. I <grym>, tak, y, 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 no, produkcja francuska właśnie, y, z tego co zrozumiałem. I tutaj raczej myślę, że nie można więcej nic powiedzieć, także wrócimy sobie teraz do recenzji. Autorem recenzji jest Andrzej Sitek, czyli czarny, czarny Iwan. Jak sobie tak popatrzymy właśnie na tą recenzję, to jest sporo literówek. To jest jedna i tam jeszcze gdzieś w pewnym, pewnym miejscu jest druga, nawet no tu to już, to już się czepiam, że tak powiem. Do czego się mogę przyczepić, to trochę do samej recenzji, bo jest tak, że na przykład pisze. No, ten Factor jest aplikacją, która pozwala każdemu nauczyć się strukturalnego i kompleksowego programowania w niezwykle czytelnym środowisku graficznym. Czy można się nauczyć kompleksowego programowania <grym> z, tym, z tym czymś? No to raczej nie wiem. Ciężko, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że to, to może być dobry początek, żeby zacząć tak jakby przygodę z programowaniem, a, a żeby tworzyć jakieś takie bardziej kompleksowe rzeczy, czy ogólnie zrozumieć, jak się programuje, no to, to, to raczej, raczej bym się nie zgodził z tym. Sama biblioteka, biblioteka sampli właśnie wydaje się taka dosyć mocno zbudowana. Ponad 1000 sampli, czyli tych asetów i tak dalej, czy ścieżek muzycznych. Podkład dźwiękowych wiedznych wojen wysiada. No nie wiem. No nie wiem. Na części recenzji mamy parę słów o autorach. Program jest wynikiem koprodukcji angielsko-francuskiej dwóch poważnych członków teamu François Liony i Yves Lamoure Tutaj też jest oczywiście w znowu Tak sobie pozwoliłem właśnie zerknąć kim są te osoby Z tego co właśnie widzę no to François Liony, no to głównie pracował przy takich programach typu które pozwalały tworzyć jakieś jakieś multimedia czy właśnie tworzyć tworzyć gierki. Widzę, że The Games Factory wyszła druga część pod jego skrzydłami Natomiast Yves Lamoure no to też podobnie głównie jakieś, jakieś takie programy do, do tworzenia G. Ale też z tego co widzę był ten Special czyli domyślam się, że współpracował w niektórych tych innych produkcjach. Nie wiem, czy to są to, to jakieś chyba gierki są, tak szczerze mówiąc. Też widzę, że, że jakoś, jakąś gierkę od z Tintinem z, y, współtworzył. No, a to taki, to taki właśnie nawiasik. Chciałbym właśnie w ten sposób omawiać tę recenzję, że jak jest, pojawia się jakaś osoba czy coś, no to sprawdzić, czym ona się zajmowała, i ewentualnie dowiedzieć się, to, trochę pogrzebać, właśnie dowiedzieć się coś więcej. Natomiast wracając właśnie do programu, no to sam program jest podzielony na kilka edytorów, no, Czyli mamy storyboard, event, animation editor, picture editor i tak dalej, level editor. I właśnie sama ciekawostka jest taka, że ani BMP, ani GIF, znaczy GIF-y jeszcze się używa dzisiaj. Chociaż na internecie generalnie są zastępowane przez inny format, nie potrafię sobie przypomnieć w tym momencie jaki, ale są zastępowane innym lżejszym formatem PCX, na no to to już dawno nie jestem nie jest używany. I nawet Paint dzisiaj już nie zapisuje do BMP, tylko do, do PNG. Jak to się dużo rzeczy zmieniło właśnie przez, przez ten czas. Następnie tutaj mamy właśnie informację, że pan Andrzej stworzył właśnie gierkę w tym programie i męczył swoich spółek testowaniem tej gierki. Nie wiem właśnie czy to jest prawda czy nie, ale jak doczytamy sobie właśnie tutaj, że Osobiście postanowiłem nie iść na łatwiznę i stworzyłem własnego animowanego bohatera, skrzyżowanie myślącego ogórka z rambu, który za wzięcie dekapitował inne, człowiekopodobne warzywa. Tak było. <grym> tak było. Następnie, y, kolejny cytat, w zasadzie jest to tylko niewielki i ogólny zarys programu, żeby naprawdę się z nim zapoznać trzeba po prostu zasiąść się do komputera i samemu wygryźć się w jego materię. Tak, i do tego potrzeba czasu, czasu, którego y, no, mam coraz mniej. <grytanie> Widzicie częstotliwość filmów na moim kanale. Chłada właśnie, bo tak, tak, tak szczerze, mówiąc myślę, że można by nawet fajne rzeczy z tym zrobić i też fajnie to pokazać, nawet jeśli to już jest dawno, dawno przestarzałe i tak dalej, ale no nie ja lubię właśnie grzebać w takich starych rzeczach. Bo to samo podsumowanie też jest właśnie fajne, bo być może do niektórych będzie to pierwszy krok, wstęp do twórczego wykorzystywania komputera i do niezwykle pasjonującej przygody. Myślę, że tak. Jeśli na przykład, jesteśmy, nie wiem, nie mieliśmy żadnej styczności z programowaniem wcześniej, i teraz zaczynamy sobie tworzyć jakieś takie rzeczy, i to nas powiedzmy, zainteresuje w taki sposób, że potem będziemy zarabiać na tym, że jesteśmy programistami, no to myślę, że właśnie fajne, fajne możliwości dawały te programy, żeby tak, tak aby zacząć karierę w taki sposób. Dobrze. Czyli tak, jeśli chodzi o podsumowanie, no to producent WPS albo Click, Click Team bodajże? Takie było opisane wcześniej w recenzji, byli producentami. Minimalna konfiguracja 4868 MB Windows, czyli domyślam się, że w Windowsie 311 również to działało. No i tutaj już potrzebujemy faktycznie tej karty dźwiękowej ponieważ, czy karty muzycznej, ponieważ no, jak będziemy tworzyć gierki, to na pewno będą dźwięki, więc. <laughs> więc to jest na pewno must have. Dobrze, i to by było na tyle, jeśli chodzi o recenzję. Także spróbujemy sobie teraz przejść do, do instalacji. Welcome to the Games Factory setup. Ok, no to zaczynamy w takim razie. Co tutaj będziemy potrzebować? To Widzę, że potrzebujemy QuickTime'a, żeby móc odtwarzać, od, odtwarzać właśnie filmy. Z tego co kojarzę, to QuickTime już jest, bodajże tu zainstalowany. Zaraz to sobie sprawdzimy. Jest, jest QuickTime. Potrzeba również Video for Windows, A to, to chyba jest, więc myślę, że możemy dać Next. Imię, no to standardowo niech będzie Hop. Aha, to hop, hop. Ok, czyli mamy właśnie wersję 32-bitową dla Windowsa 95. Hmm, kopiujemy wszystko, żeby nie doczytywać nic z płyty. Do JackTixa mamy zainstalowanego, więc nie będziemy go doinstalowywać i myślę, że możemy rozpocząć instalację. To, instalator jest nietypowy, czyli jest w takim, takim małym okienku. Dobrze, czyli taka instalacja zakończona, więc myślę, że. Aha, nie ma żadnego RIDMI, więc odpalimy po, po prostu program. Czy tak jest to demo. E, posiada tylko takie podstawowe funkcjonalności. W pełnej wersji, tak jak było opisane w recenzji, czyli ponad 1000 e, tych właśnie e, przykładowych dźwięków, 300 e, muzy plików muzycznych, tysiące <laughs> gotowych animacji. No nic, zobaczmy. A i jeszcze jest w pełnej wersji, jest 5 e, gier takich tutorialowych. Próbujemy właśnie może coś zrobić. Czyli tak, stoi bo, czyli jak te ekrany się zmieniają. Bo tak właśnie ko kojarzę, że w tej wersji, co była kiedyś dostępna na zbędniku komputer świata, to coś tam się bawiłem trochę i coś tam się udało nawet zrobić. Oczywiście teraz już tego nie znajdę, bo to gdzieś pewnie było na jakimś dysku twardym, którego już nie mam. Eee, dobrze, ja bym to spróbował to na przykład teraz tak odpalić, bez niczego. Dobra, czyli mamy pustą G? Bez niczego. Jakiś about. OK. To może tak, czyli. Spróbujmy zedytować ten poziom. Czy tutaj domyślam się, możemy sobie wrzucić jakieś obrazki i tak dalej? Więc spróbujmy, spróbujmy coś tutaj dorzucić. Okej, okay, dobrze, rozumiem. Tutaj widzę, że mam jakieś, jakieś rzeczy. Okej, okay, czemu nie? Hmm, o, może coś, coś lepszego może. Hmm. <laughs> o, nie będą rybki. Czemu nie? Dobra. Czy tak, czy mamy jakieś, jakieś tło? Yy, teraz, co bym może spróbował zrobić, to dorzucenie jakiejś postaci Free Animated Characters co my tutaj mamy, jakąś, nie wiem, co to jest, mysz czy jaszczurka jakaś, jakiegoś robota, jeszcze takiego robota, tutaj, o, no to tutaj już mamy, nie jest chyba, nie to jest chyba jakiś sztumowiec, znaczy nie jest nuek. no dobra, spróbujmy go dorzucić, teraz tak, movement, select movement, damy sobie, że, żeby był sterowany na przykład klawiaturą, lead directions, ok, O, nawet, nawet, nawet działa. Okej, escape. Dobra. No i teraz tak, yy, o ile się nie mylę, to teraz mogę sobie to odpalić. O, i nawet mogę sobie chodzić tym. No to, fajne te animacje są. Widać, że się postarali. Po poświęcili dosyć dużo czasu. Dobra, Pani by było jeszcze tak z tego co kojarzę, można by jeszcze też dodać, że on może strzelać. Ale kurczę, już nie pamiętam jak to było, bo muszę, muszę tak, muszę dorzucić obiekt strzelania. GameObjects. Kojarzę, że muszę to teraz jakoś powiązać, że on jest, że on, że on właśnie może tym strzelać. No ale to to już... Właśnie cały problem w tym jest, że to zajmuje dużo czasu, żeby to ogarnąć. Dziwnego właśnie, że instrukcja jest dwukilogramowa, tak jak było napisane w recenzji. kiedyś potrafiłem to robić, bo nawet w tym, w komputer świecie był potem poradnik, krok po kroku, jak, jak co tam robić właśnie, żeby, żeby to chodziło, można było dodawać wrogów i tak dalej. No, ale w każdym razie tak na szybko, w 5 minut, co mi się udało zrobić, to dorzucić jakąś postać, którą mogę się właśnie przemieszczać po planszy. I z tym, z tym nie mogę nic zrobić oczywiście. E, dobra, z tutaj możemy jeszcze ciekawego. Czy ty mamy jakieś te eventy? To chyba właśnie tutaj się dodawało, że e, Że to co jest związane z main, to w momencie kiedy gdzieś tam nacisnę na coś. Czyli tak jak nacisnę na przykład nie wiem NT to wtedy dynamit movement animation ok czy to jest o ile się nie mylę jak sobie to włączę i nacisnę NT? tak to dynamit wybucha wtedy no bo potem to można też, też tak właśnie połączyć, że jak nacisnę sobie NT, no to on no może ten Marins powiedzmy wyrzuca tego, ten, ten dynamit nie wiem, tak, tak domyślam się, że można by nawet zrobić jakąś, jakąś gierkę, nawet w tym demie, tylko że pewnie potem nie można tego zapisać w żaden sposób. No, oczywiście. <noise> Więc wszystko to, co zrobię, to w momencie, kiedy włączę program, już zniknie. No, ale ale fa fajny, fajny, właśnie program. Znaczy, tak domyślam się, że pewnie istnieją jakieś sposoby, żeby skakować to demo, żeby można było zapisać, ale to tym już się nie będziemy zajmować. Mm. Dobrze, myślę, że polecimy sobie teraz do kolejnego programu. Dobrze, i kolejnym i ostatnim zarazem programem będzie WaveLab dla Windows 95. Lecimy sobie teraz prosto do recenzji, oczywiście. I tutaj to, co, to, co właśnie widzimy, no to yy, od razu na pierwszy rzut oka widać, że to jest jakiś taki program bardziej profesjonalny. Yy, podobnie jak yy, Freehand, który był raczej dla profesjonalistów, że tak powiem. No już sama cena była zapojowa. Yy, zanim sobie przejrzymy recenzję, yy, zobaczymy sobie tutaj jeszcze, co, co, co dzisiaj możemy zobaczyć, jak wpiszemy sobie WaveLab w Google. Czyli mamy stronę właśnie Steinberga, samo widać, że WaveLab jest cały czas rozwijany i jest to raczej program dla profesjonalistów, obróbki dźwięków w studiu nagraniowym, więc no, ceny właśnie też są ładne, chociaż tak naprawdę 500 euro dla, dla firmy to, to nie jest tak dużo dzisiaj. W sensie jak masz jakąś tam, taką profesjonalną działalność i ma się to studio nagraniowe czy coś, no to mi się wydaje, że to nie jest chyba jakaś taka duża licencja. No, zawsze tak, 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 tak mi się wydaje przynajmniej. Hmm. Dobra, to tak, wracając właśnie do recenzji, która jest, której autorem jest Krzysiek Lotiabol-Kaliszewski. W poprzednim numerze CD Action opisywaliśmy słynny program muzyczny Cubase Score. Jak zapewne pamiętacie, jest to uniwersalne narzędzie do edycji obyłki dźwięku. W tym numerze zamieszczamy opis kolejnego programu tej samej firmy, tym razem bardziej wyspecjalizowanego. No, Krzysiek musiał się chyba nieźle napracować nad tą recenzją, bo widać właśnie, że stało się naprawdę wejście w szczegóły. Już na samym początku atakuje nas właśnie informacja, że jest to profesjonalne narzędzie. Mam wrażenie, że CD Direction w tamtym czasie chcieli być z jednej strony czasopismem o gierkach, ale z drugiej też opisywać poważne programy dla firm, które wymagały drugiego sprzętu. Sam program wymaga karty muzycznej są Blaste AW32, tutaj to powinno być AW przez W, a nie przez V. Mam właśnie tą kartę, także domyślam się, że może w momencie, kiedy zmienię konfigurację, przerzucimy się na Pentium 2, no to prawdopodobnie ją wrzucę. Spróbuj może też zrobić jakiś test, jak ona gra, bo jak dla mnie nie ma oczywiście różnicy, bo nie, nie, nie potrafię tak jakby rozróżnić, czy gra lepiej, czy gra gorzej. Natomiast Wy może na filmiku, jak będziecie słuchać, no to mi powiecie wtedy. No ale to, to jest odległa przyszłość. W każdym razie, no sam opis programu jest taki dosyć szczegółowy, bo... Wymienia naprawdę sporo takich funkcji, które służą właśnie do obróbki takiej szczegółowej dźwięku. Sami widzicie, interfejs jest taki dosyć podobny do tego, co można dzisiaj zrobić w Audacity, tak mi się wydaje. Z tym, że Audacity to jest taki, nie wiem, z jednej strony jest łatwy w obsłudze i taki laik jak ja na przykład może tam zrobić parę rzeczy. No, ale z drugiej strony, jak ktoś, kto siedzi dużo bardziej w dźwięku, i tak dalej, w obydwie, no to też może to porobić co całkiem sporo z prostym. Samo narzędzie jest takim takim kombajnem z tego co widzę. Naprawdę mnogość różnych opcji, narzędzi, i tak dalej, no to przytłacza, że tak powiem. Samo, no właśnie ta jamka, dobrze to, to tłumaczy. Wyjątkowe dobre narzędzie dla profesjonalistów i tylko dla profesjonalistów. Problem jest właśnie za każdym razem taki sam jak, staram się właśnie omówić takie narzędzie, no to od razu widać, że jestem przytłoczony i nie wiem za bardzo co z tym zrobić. No a na koniec wypadałoby wymienić jakąś wadę, czyli chodzi o cenę. Mm. Jeśli coś jest wyspecjalizowane i jest potężne, no to wiadomo, że będzie dużo kosztować. Dobrze, producentem jest Steinberg Soft, stronę dzisiejszą widzieliśmy przed chwilą. Minimalna konfiguracja to jest pentium 133 MHz, 8 MB Windows 95, czyli już nie Windows 3.11, tylko konkretnie Windows 95. No i oczywiście karta muzyczna, bo bez karty muzycznej ten program nie ma racji bytu, że tak powiem. Dobrze, to myślę, że możemy sobie teraz przejść do przeglądania programu. E, zacznijmy oczywiście od instalacji. O, jest e, ten sam ten, ten sam obrazek, co przy instalowaniu Windows, Windowsa 95. E, dobrze, nie, zainstalujemy go do domyślnego katalogu. A, dosyć szybko, tutaj raczej nie chcę, ponieważ już używam Winamp'a, a nie chcę, żeby mi psu tam jakieś te asocjacje, że tak powiem, z tymi z, z plikami właśnie. Dobrze, to tak, tak może na szybko sobie zobaczymy help'a. Czyli tak, jakieś takie typowe, typowe informacje. Dużo, dużo tych, dużo typowych informacji jak tak naprawdę używać tego programu. Jakoś, jakoś nigdy nie lubiłem przeglądać tych helpów, bo tak mi się wydaje, że sposób, w jaki to jest zrobiony, jest taki trochę. No nie wiem, tutaj na przykład potrzebuję sobie znaleźć optymalizowanie pamięci wirtualnej Windows 95. Chciałbym przejrzeć na samą stronę, ale nie mogę, bo muszę albo wrócić tutaj do spisu treści, albo przeglądać właśnie indeks. Także no i spis teści, no, no to chociaż tyle, że zaznaczył mi, w tym miejscu jestem, ale uważam, że to jest takie. Takie trochę cienkie, znaczy chociaż tyle że ten, że można tam sobie znaleźć coś, no bo tutaj, tutaj muszę oczywiście przetworzyć, żeby baza danych, jest 219 tematów. Tak kojarzę jak technikum bodajże, jak programowaliśmy w Borlandzie, w Delphi właśnie, Borland Delfi właśnie, Boland Delphi, no co pan od informatyki często nam właśnie mówił, żeby szukać, jak, jak czegoś nie potrafimy zrobić, to żeby tutaj szukać. Tak kojarzę, że na, na, w tych pracowniach, gdzie byliśmy, no to. Yy, znaczy, był dostęp do internetu, ale jakoś, jakoś wtedy to chyba jeszcze tak się nie patrzyło na te strony, typu z taką overflow i tak dalej. No, ale to już zmieniam temat. Multitasking. Dobra. Spróbujmy sobie coś zrobić, może z tym mojej blabem. Może, może się nawet uda. Dobra, co my tutaj mamy? Czyli tak, żeby zrobić cokolwiek, to potrzebujemy sobie otworzyć najpierw jakiś plik. Yy. Czy tak, czy tutaj coś może mogę znaleźć? E, a, nie ma żadnych sampli. To może, może w takim razie poszukamy sobie na dysku Total Commander, właśnie zawsze bardzo, do, bardzo przydatna rzecz. Poszukamy sobie jakiegoś picku wawa. O, tutaj z tego, z Games Factory możemy coś wziąć. Dobrze, tutaj udało mi się coś znaleźć takiego, yy, może, może chyba nawet na czasie, że tak powiem teraz. Dobra, spróbujemy sobie to przetworzyć. Ok, czyli poszukamy sobie w y, Games Factory, następnie Samples. I tutaj mamy Music i Hory. Ok, czy tutaj nam przetworzył od razu cały plik, od razu widzimy, co gdzie jest. Dobrze, czy to jest odtwarzanie działa. Co tutaj możemy teraz zepsuć. Czyli tak, oczywiście nie będziemy mogli zapisać, do, tak się domyślam, ponieważ jest to wersja demo. Czyli tutaj mamy, tak możemy go podciszyć widzę, podkłośnić. Możemy go rozciągnąć. Mówię, 180. Aha, i oczywiście. Jest. <grym> Dobra. Czyli to jest na wersja demo, ponieważ nie możemy nic z tym zrobić z tego co widzę, bo proces nie jest oczywiście aktywny. Czyli tutaj to chodzi chyba tylko o to, żeby, żeby właśnie pokazać, jakie są możliwości, ale jednocześnie żeby nie można by ich było zastosować. No ale tak domyślam się, że chodzi po prostu o to, że jakbyśmy, jak możemy właśnie zagrać ten dźwięk, to możemy go też przechwycić i yy, wtedy niepotrzebna nam pełna wersja programu. O, tutaj możemy coś zrobić. Coś się, coś się udało. <laughs> no jak, jak, dla mnie brzmi tak samo, ale nie wiem, ja tak, tak jak mówiłem potrafię rozpoznać, jak gra muzyka, albo muzyka nie gra. Znowu <laughs> eee, klasik. No podobnie, nie wiem, czy to cokolwiek zmieniło. Hmm. A, czyli to jest ten właśnie equalizer, tak? No podobnie. Nie mogę zrobić proces, więc raczej nic z, tym, nic z tym więcej nie zrobimy, dobra. No to właśnie tak jak wspomniał y, Krzysztof Kaliszewski, y, programy dla profesjonalistów. Trzeba być profesjonalistą, żeby móc go używać i pokazać cokolwiek, cokolwiek fajnego. No już nie mówiąc o tym, że to jest wersja demo, więc. Y, Mamy tutaj bardzo ograniczone możliwości, bo nawet z tego co widzę. O, możemy. O, dobrze, możemy coś wyciąć. Możemy wyciąć. I teraz, jak puścimy. Mogę zapisać? Prawda ja, mogę? Mhm. Nie, lesja demo, oczywiście, że nie mogę. Dobrze, to jeszcze tak, zanim, zanim będziemy kończyć. Yy, Czy tak, Pugamo? Filip Gutierrez. Times.txt, Spectral Design, do, dokumentacja przez tego pana Ernst Nathost, Boss, nie, wiem, chyba Szwed. Nie, wiem, nie potrafię dokładnie tego rozczytać. Pierwsza wersja, właśnie. Wersja 1.0, Revision 1, tak się domyślam. E, dobrze, czy tak. Tutaj, co nam jeszcze zostało, no to e, Windy. E, I tak właśnie się próbowałem trochę e, rozeznać, co to jest e, e, tak, e, tak konkretnie, to Windy, ponieważ. E, Wcześniej byłem przekonany za każdym razem, że muszę to zainstalować na dysku twardym. To się jednak okazało, że to jest po prostu taka biblioteka właśnie jak DirectX dla... Znaczy tym, czym DirectX jest dla Windowsa 9, 95. Tym WinG jest dla Windowsa 11, czyli po prostu rozszerza API Windowsowe, żeby tam wykorzystywać różne funkcje systemowe. Czyli generalnie jakie tego potrzebują po to, żeby móc działać. Dodaję właśnie te instrukcje 32-bitowe, z, z tego co zrozumiałem. Hmm, dobrze i to był taki taki właśnie szybki nawias. I teraz co nam jeszcze zostało, no to mamy do obejrzenia jeszcze Sharware w następnym odcinku. Tutaj raczej dużo rzeczy nie ma, powinny być dwa, NeoDo i Spectrum. I w extras mamy jeszcze Alien Trilogy, czyli jakiś zwiastun, chyba jest. Będzie jeszcze, właśnie, jeden film z tymi dwoma działami, i potem kolejny film, gdzie podsumuję ten numer. Już nawet nie pamiętam, chyba gdzieś na początku roku zacząłem go przeglądać, i tak, tak się to ciągnie. No, no ale, znaczy, no, generalnie ciężko teraz jest, nie mam w ogóle na nic czasu, i dzisiaj udało mi się trochę wygospodarować czasu, żeby móc nagrać ten film. Więc może nawet uda mi się go dzisiaj wrzucić, jak go poskładam. I myślę, że to by było na tyle. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że nie zasnęliście i że spotkamy się przy kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.